W różny, często bardzo niestandardowy sposób samorządy w województwie lubuskim składają życzenia i tak też jest w tym roku, ale naszym zdaniem najciekawiej zrobiono to w Tuplicach. Tam nakręcono teledysk, którego nie powstydziłyby się największe gwiazdy polskiej muzyki. Andrzej Lok, witam Państwa. I w kalejdoskopie dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy, która nie jest jednak standardem w naszym regionie wśród samorządowców, a będziemy rozmawiać o specjalnych życzeniach, specjalnym teledysku, który właśnie postanowiono zrobić w Tuplicach. Naszym gościem Katarzyna Krąb, wójt gminy Tuplice. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie przesadziłem trochę w tym swoim sformułowaniu, czy powiedziałem wszystko dobrze? Tak pytam trochę nieskromnie. To jest miód na moje uszy i myślę, że dla całej ekipy, która pracowała nad tym klipem. Ale wy też czujecie, że zrobiliście coś wyjątkowego. Zaraz to naszym widzom pokażemy, tak żeby Państwo wiedzieli, o czym tak naprawdę mówimy, ale że czujecie jakąś wyjątkowość tej sytuacji? Myślę, że za każdym razem czujemy wyjątkowość sytuacji, że robimy coś innego, bo za każdym razem chcemy, żeby to nie było standardowe. Nigdy nie składając życzenia od tych paru lat, odkąd jestem w Tuplicach, to nigdy nie jest jakaś ta banalna formułka, bo wydaje mi się, że rzeczy oczywistych w ogóle nie powinniśmy wypowiadać, bo one są oczywiste. A chcemy mieć zawsze jakieś takie inne przesłanie i myślę, że czasami udaje nam się to przesłanie pokazać w zupełnie inny i piękny sposób. To dobrze, jakie jest przesłanie? Co bije z tego teledysku? Państwo jego fragmenty w tym momencie mogą oglądać. Za chwilę oczywiście pokażemy go także w całości, żeby Państwo widzieli, o co tak naprawdę w nim chodzi. Ale jakie jest Wasze przesłanie? Jaka jest myśl? Co chcieliście ludziom powiedzieć tym wytworem twórczym? Tak naprawdę chcieliśmy pokazać tą istotę Bożego Narodzenia, to o czym dzisiaj zapominamy i to, o czym często się mówi przy okazji różnych świąt, że przede wszystkim chrześcijanie sobie przywłaszczają różne ludowe czy pogańskie zwyczaje i mówią, że to jest ich święto. A to jest tak naprawdę święto wszystkich chrześcijan. No i przede wszystkim w tym klipie nie ma tego, co nazywamy Bożym Narodzeniem. Choinki, kolorowych lampek, reniferów czy tego. Żółwek się pojawia, dzieciątko tak. Jezus się pojawia. Ale to jest ta symbolika sprzed 2000 lat, tak? Tam nie ma żadnej komercji. Jest wszystko to, co było tak naprawdę kiedyś, a jednocześnie jest ta, wydaje mi się, niezwykła magia, którą staraliśmy się właśnie pokazać. Udało Wam się wstrzelić w czas, kiedy tworzyliście ten teledysk, bo akurat wtedy było na dworze bardzo biało i ten klimat świąt udało Wam się uzyskać. W takiej aurze, jak teraz mamy, byłoby to trudne do zrobienia. Mamy bardzo dobre układy z górą. A tak zupełnie serio, to byliśmy przygotowani na zupełnie inny plan. I pod to były przygotowane wszystkie stroje, żeby właśnie w tej szarej naszej typowej polskiej zimie w ostatnich latach pokazać coś innego. A że aura nas zaskoczyła, stąd też zmiana trochę stroi w ostatnich godzinach. No i wyszło tak, jak wyszło, jak Państwo mogą teraz to oglądać. Państwo widzą fragmenty, za chwilę oczywiście pokażemy, tak jak wspomniałem, zdecydowaną jego część. Czy to jest kolęda, czy to jest jakaś pastorałka, co jest tekstem, bo nasi widzowie w tym momencie widzą obraz, za chwilę usłyszą dźwięk. Co jest przesłaniem, co jest tekstem? To jest tekst i tak naprawdę pastorałka pochodząca z XV wieku z Wielkiej Brytanii. Pierwszy raz pojawia się w opowieściach wigilijnych Karola Dickensa. Przetłumaczona na język polski przez Bartosza Kuriatę. Muzyka jest tradycyjna, więc bazujemy tutaj na pięknej starej tradycji. No i przy pięknym tekście o istocie tak naprawdę Bożego Narodzenia i pojawienia się tego dzieciątka Jezus, które ma przynieść pokój światu. I my z tym przesłaniem wychodzimy dzisiaj do ludzi, patrząc na to, co dzieje się i na świecie, i w naszej skłóconej ojczyźnie, i niejednokrotnie w naszych domach, rodzinach. Myślę, że jest to takie spotkanie, które zawsze jest aktualne, a dzisiaj w sposób szczególny. Chciałbym zapytać trochę o wykonawców. Kim są ci ludzie? Czy to są mieszkańcy gminy Tuplice, czy też osoby, które na co dzień gdzieś tam w okolicy coś wspólnie tworzą, nad czym się pracują? Skąd są te osoby, które występują?
Panie redaktorze, to są przede wszystkim mieszkańcy gminy Tuplice, ale nie tylko, bo byłaby mnie fair, mówiąc, że tutaj zapożyczyliśmy również mieszkańców z gminy sąsiedniej Trzebiel. Razem współpracujemy, razem robimy różne przedsięwzięcia kulturalne i tym razem też postanowiliśmy razem zrobić ten świąteczny klip. Natomiast prace związane z całą produkcją zleciliśmy na zewnątrz i tutaj współpracowaliśmy z całkiem fajnym, dobrym, przyzwoitym operatorem Remikiem Kaszubem, który naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. I on też, rozumiem, odpowiadał za tak zwaną postprodukcję, za montaż, za to wszystko, co jest związane z tym efektem finalnym. Tak jest, oczywiście ciągle w tym maczałam palce do ostatniego momentu, więc myślę, że wyszło całkiem przyzwoicie i że nieraz jeszcze się spotkamy. No, mam nadzieję, wobec tego zapytam o plany na przyszłość, bo to jest taka rzecz związana bardzo mocno z tym okresem, który mamy, z okresem świątecznym. Wiemy, że organizowaliście już w swojej gminie wiele różnych koncertów z różnych okazji. Czy jest już coś, co w głowie bardzo mocno siedzi i co troszeczkę napędza na działania przyszłe? Jeśli chodzi o kulturę, to tych naprawdę pomysłów jest sporo, bardzo dużo. Myślę, że gdybyśmy żyli w większym mieście i mieli większy budżet, to byłoby znacznie szybciej realizowane. Tu musimy sobie rozłożyć w czasie, zdobyć na to środki, bo to nie jest tak, że środki idą z budżetu gminy. Tutaj akurat żadna złotówka na ten cel nie poszła, co podkreślam, myślę, że jest istotne dla mieszkańców, że te moje pomysły nie realizujemy po prostu z ich pieniędzy. Wymaga to niezłej gimnastyki nieraz, ale pomysły oczywiście są i myślę, że Państwa z kamerą będziemy zapraszać, kiedy tylko coś się pojawi, bo już gdzieś tam w styczniu na pewno zadziałamy w mniejszym czy większym obszarze. Z przyjemnością postaramy się skorzystać z tego zaproszenia. Wobec tego przed Państwem ten teledysk teraz prawie w całości, bo on ma takie trochę dwie części. Pierwsza część jest takim wstępem. Całość mogą Państwo zobaczyć na YouTubie lub też na Facebooku. Wystarczy wpisać Tuplice i myślę, że Państwo bardzo szybko sobie z tym poradzą. Katarzyna Krąb, wójt gminy Tuplice, a teraz przed Państwem właśnie ten teledysk związany ze świętami Bożego Narodzenia. Myślę, że na koniec możemy naszym widzom powiedzieć wszystkiego najlepszego. Jak najbardziej. Wesołych świąt. Do zobaczenia. Niech Bóg dziś spokój ześle wam, niech otrze wszelką łzę, bo Chrystus nasz Zbawiciel narodził dzisiaj się, by wyrwać nas szatana rąk, by zgładzić zło i śmierć. O, błogosławiona słodka wieść, radosna wieść. O, błogosławiona słodka wieść. Betlejem ludzkiej ziemi Syn Boży zrodził się, pałacem Jego stajnia posłaniem sianą mdłe. O Mario, Tyś przyjęła wraz z Synem wzgardę znieść. O, błogosławiona słodka wieść, radosna wieść. O, błogosławiona słodka wieść. Wtem z nieba wysokości na ziemię anioł zszedł, pasterzom się ukazał i przestraszonym rzekł. Betlejem narodzony wstajęce Boży Syn. O, błogosławiona słodka wieść, radosna wieść. O, błogosławiona słodka wieść. Nie bójcie się, pasterze, zwiastuje radość wam. Dziś dany wam Zbawiciel, a jest nim Mesjasz Pan. Wyzwolić przyszedł lud swój, odkupić ludzki stan.